Siemka, jest 1 grudnia, godzina 7:25, co oznacza, że oficjalnie zaczynamy vlogmas. Tak jak wspomniałam, jest godzina 7:25, ja stoję aktualnie na łóżku, żeby wam to nagrać w dobrym świetle, bo no jest jeszcze ciemno dosyć na dworze. Zaraz otworzymy kalendarze adwentowe i zaraz też będę wychodziła do szkoły, dlatego że dzisiaj mam ostatni dzień dni próbnych, testów próbnych. Akurat dzisiaj mam języki, czyli angielski i podstawy i rozszerzenie, więc zobaczę, jak mi pójdzie, mam jeszcze dzisiaj 2 sprawdziany. Generalnie dosyć napięty dzień, ale o tym powiem wam później. Usadowiłam się tutaj, bo będzie mi po prostu najwygodniej tutaj usiąść i to wszystko wam pokazać. Mam 3 kalendarze adwentowe w tym roku i pierwszy kalendarz, słuchajcie, jest to kalendarz, który podpatrzyłam u Meli. Ja byłam i w Zakopanem, i w Krakowie, w tej manufakturze cukierków i były przepyszne. Nie wiem, czy czasem nie nagrywałam dla was vloga wtedy z tych wyjazdów, ale mogę się mylić, bo to było już ponad rok temu, albo dwa lata temu. Więc stwierdziłam, że jeżeli coś takiego wypuścili, no to koniecznie muszę spróbować. Tak jak mówiłam, podpatrzyłam u Meli i poleciałam do Rossmana i kupiłam, także to jest jeden z dwóch słodyczowych, które mam. Drugi to jest z Kindera, 2 lata pod rząd miałam z Milki, natomiast stwierdziłam, że czas na zmiany. I jako, że tutaj jest aż 8 sztuk Kinder Country, które ja osobiście kocham, no to stwierdziłam, że Kinder to jest ten kalendarz, który chcę mieć w tym roku. No i trzeci kalendarz adwentowy jest to kalendarz adwentowy kosmetyczny, typowo kosmetyczny, z samymi produktami do makijażu z Douglasa. Ja dostałam go na urodziny i generalnie wiem, że z Douglasa jest najbardziej popularny ten taki prostokątny, taki on jest taki bardziej płaski, a nie w formie takiego sześcianu. Natomiast ja mam ten z kosmetykami typowo, więc w ogóle jeszcze w folii, bo bałam się, żeby te okienka się czasem nie pootwierały, bo dostałam go w parę dni temu, więc teraz otworzymy. Otwieram najpierw Kindera i tutaj będziemy... O Boże, żeby było Kinder Country, żeby było Kinder Country. Jest zwykły Kinder Mini, ale to też bardzo lubię, więc na pewno dzisiaj zjem. Co do cukierków, to gdzie mamy jedyneczkę? Dobra, tutaj. Ojej, jak ja on to otworzył. Dobra. Tu w ogóle fajne jest w kalendarzu to, że pod każdym okienkiem mamy jakby jaki uczynek możemy danego dnia spełnić, zrobić. I tutaj mamy dziś pomóż umyć naczynia, czyli najbardziej nieznawidzoną przeze mnie po prostu rzecz, którą można robić w domu. A cukierek jest w takie śliczne paseczki i z takim prezencikiem w środku. I słuchajcie, najbardziej ekscytująca część otwierania kalendarzy adwentowych, czyli kalendarz z kosmetykami i jedyneczka jest tutaj. Matko, jak ja mam to wyjąć? O dobra. O! Okej. Okay. Pierwszego dnia, słuchajcie, mamy eyeliner, czyli coś, czego ostatnio zaczęłam akurat używać. Więc jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzi mi się akurat ten, bo ja mam z Miss Sporty, które dostałam ostatnio. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego makijażu, no to koniecznie zaglądajcie do tego filmiku. Także ja zmykam do szkoły. Jestem teraz na siłowni, nie wiem, czy mi słychać, bo tutaj gra głośna muzyka. W każdym razie dzisiaj robię sobie trening na sali, bo wam w sumie nie mówiłam, ale chodzę od września na siłownię. Głównie dla kondycji, nie tyle dla formy, tylko po prostu dla kondycji, bo mam bardzo słabą. I dzisiaj mam trening na siłce, tak, na sali, dlatego że już nie byłam 2 tygodnie ze względu na różne prywatne sprawy. I dzisiaj sobie robię jakieś trochę lżejsze. No, ale idę dalej ćwiczyć, bo nie chcę marnować czasu. Jadę się teraz już, jak będę w domu. Ostatnio zmet na mąkę, z której będzie chleb. W 7 miliardach cię namierzyć. Słuchajcie, dowiedziałam się dzisiaj, w sumie to koleżanka mi napisała, później się dowiedziałam z Instagrama i tak dalej, że Sam Smith będzie 1 czerwca w Polsce na Orange Warsaw Festival i słuchajcie, ja nie wiem, co ja będę musiała zrobić, ale ja się pojawię po tym koncercie, po prostu muszę, bo jakby nie mówiłam wam tego na YouTubie, ale sobie mówiłam, że Sam Smith to jest jeden z moich 2 ulubionych wokalistów. Jego nowa płyta to jest po prostu, no po prostu cud nad cudami i uwielbiam, naprawdę uwielbiam sama. Jest po prostu cudną osobą, wiesz, on ma tak piękny głos, tak piękne piosenki, po prostu poezja i
Jej, po prostu muszę być na tym koncercie, muszę. I pewnie zauważyliście, że jestem w innej bluzce, bo po tej siłowni wzięłam szybki prysznic i przebrałam się, więc jestem już w dresach, w innej koszulce i zaraz idę coś zjeść, bo jestem dosyć głodna, muszę jeszcze ogarnąć pokój, bo dzisiaj do mnie przyjeżdża kuzyn na angielski. Słuchajcie, nieoczekiwany prezent, bo generalnie dostałam dzisiaj część mojego prezentu mikołajkowego. I ja się, słuchajcie, tego totalnie nie spodziewałam, ale to jest po prostu najlepsze, co mogłam dostać na mikołajki. No a dostałam to dzisiaj dlatego, że jest to, słuchajcie, kalendarz adwentowy, ale jak widzicie, jest to kalendarz z Reese's. Reese's to jest po prostu miłość, naprawdę, ja kocham Reese's, to moje ulubione słodycze, mogłam to jeść w kółko i dobrze o tym wiecie. Więc po prostu rozerwę tę folię i otwieram i jem pierwsze okienko, bo naprawdę nie mogę się doczekać, bo kocham Reese's. Więc słuchajcie, otwieram i to są ogólnie te miniaturowe Reese's, więc nie dziwcie się, że tutaj będą po prostu te mini wersje. Natomiast ja kocham Reese's bez względu na to, w jakiej postaci, więc mi to jak najbardziej nie przeszkadza i zaraz się zabieram za jedzenie. Teraz ćwiczymy Help God i godzinę. Tak, tylko muszę znaleźć kserówki, moi drodzy, ale... Co moje kserówki? Mam! Mam, znalazłam to! To są moje kserówki, słuchajcie, jak ja byłam w wieku Antka i chodziłam do mojej cioci na angielski. I tu mam cały w ogóle segregator z tym. Dobra, to wyjmę obyt... A, dobra, mogłam w foliówce. Lol, Zuzia. Mhm, jasne. Przez te wszystkie stresy ostatnich dni, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale miałam testy trudne przez ostatnie 3 dni, to mnie strasznie wszędzie wysypało, więc moja skóra nie jest teraz w najlepszej kondycji. W każdym razie, tak jak wam obiecałam, siadam i do was trochę pogadam. Ten filmik jest taki bardziej pogadankowy i mam tego świadomość, ale słuchajcie, ogólnie wyszłam z wprawy z nagrywania vlogu, więc w ogóle muszę się przerzucić na ten tryb, bo już dawno vloga nie nagrywałam, więc pierwsza sprawa, dlaczego ten vlog będzie taki, no, niekoniecznie ciekawy. No a druga, no to oczywiście, że jest taki bardziej organizacyjny. No ale słuchajcie, rzecz, o której chciałam z wami pogadać, czyli to, jak będzie wyglądał grudzień na moim kanale. Vlogi nie będą codziennie, to jest pierwsza i główna rzecz. Moja mama wyszła i zapomniałam, o czym mówiłam, ale chyba mówiłam, że mając tą świadomość, że nie wyrabiałabym się, po prostu stwierdziłam, że tych vlogów codziennie nie będzie. Natomiast będą bardzo często też inne filmy. Ten grudzień będzie taki przeplatany z vlogmasy i filmy inne o tematyce typowo świątecznej. Będzie parę filmów z gośćmi, więc też ten miesiąc zapowiada się naprawdę ciekawie. No i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, że subskrybujecie mój kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, bo myślę, że naprawdę naprawdę fajnie. Naprawdę warto czekać, bo szykuję dla was naprawdę fajne filmy. Mam nadzieję, że one wam się spodobają. No i to jest to, co głównie chciałam wam powiedzieć. No i to, że będzie parę naprawdę fajnych vlogów. Teraz w piątek, 8 grudnia mam wycieczkę klasową, więc zapowiada się też bardzo fajny vlog. Rzucony jest pomysł wyjazdu na parę dni. Ja z moją mamą w pewne miejsce. Ale jakby to jest tylko na razie taki zamysł i nic nie jest dopięte, nic nie jest potwierdzone na razie i obgadane tak szczegółowo, więc tutaj nie będę wam nic mówiła, zdradzała, ale myślę, że wtedy vlogi też byłyby zarąbiste, to byłyby chyba wtedy najfajniejsze vlogi z całego grudnia. Szykuję się też poszukiwanie sukienki, no bo bal mam już na początku lutego, więc powoli trzeba zacząć czegoś szukać, bo myślę, że w styczniu nie będzie aż tak dużo czasu na to. No a teraz grudzień to czas też promocji przedświątecznych, więc coś tam się ogarnie. No i zmykam robić sobie herbatę i kolację. Wiem, co zjem dzisiaj. Wiem, co dzisiaj zjem. Jeżeli wiecie, co planuję, co pomyślałam, że zjem, to zatrzymajcie ten filmik i napiszcie w komentarzu. Bo jestem serio ciekawa, ile osób wie o mnie. Na tyle, że byłoby w stanie napisać, co teraz planuję zjeść. Ale myślę, że jeżeli ktoś mnie słucha na Snapchacie i oglądał parę moich vlogów, to nie trudno będzie się domyślić, nie? Bo to jest bardzo oczywiste. Bardzo, bardzo, bardzo oczywiste.
piję herbatę w moim ulubionym kubku. Ale w międzyczasie nagrywam dla was zakończenie tego vloga, bo tak, to już koniec. I wiem, że ten vlog nie był ekscytujący, ale to było takie wprowadzenie, słuchajcie, dopiero się rozkręcam. Nie no, tak poważnie, to po prostu zwyczaiłam się od tych vlogów. Mówiłam wam to i jakby nie ukrywałam tego przed wami, że ten vlog nie będzie jakoś ekscytujący. W każdym razie jest już 9:30, więc ja bym chciała zmontować już dla was tego vloga, dlatego już teraz go kończę. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało, miłego dnia, bo pewnie wstawię go jakoś rano. Także miłego dnia, miłego weekendu. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogu. Pa, pa!